Witam w kolejnym filmie. Taki się napraw. Tym razem coś takiego na podnośniku BMW RT 1200. Bodajże 2008 rok. Z tym, że w takiej nieładnej wersji. Znaczy ładnej, nieładnej, jak to lubi. No. Policjant w cywilu. Czyli po służbach. Z przebiegiem 160 tysięcy bodajże, tam nie bez paru kilometrów, 159 307. I co go boli, tego motocykla? ABS, standardowa przypadłość tych motocykli. Musimy się dostać do pompy, znaczy najpierw musimy odczytać błędy, jakie są w sterowniku ABS i dostać się do pompy, najprawdopodobniej pompa pójdzie do regeneracji. No i poza tym, może nawet nie to, że podstawowy serwis, bo tu klient sam sobie wymieniał filtr powietrza, świecę, mam to posprawdzać. Mam zrobić synchronizację przepustnic, wyregulować zawory. I zasadniczo tyle. No wiadomo, po wymianie pompy trzeba będzie płyny hamulcowe powymieniać na nowe. I tyle, no pod warunkiem, że jest to pompa tego nowszego typu, która będzie prostsza w naprawie, bo jak starszego typu, to będzie dramat pod warunkiem, że będziemy naprawiać, bo one są dużo droższe w naprawie. Z rzeczy fajnych i ciekawych, jak można przerobić policjanta w cywila, proszę bardzo, wymienia się fotel. Tak sobie, o, normalnie leży. Prosta, szybki temat. Po co zamek montować? Dlatego jednak cywilny motocykl to cywilna, to policyjne to okant nie wiadomo czego. Wiadomo czego. Skoro tam zostały zezłomowane, u nas jeszcze się na tym jeździ, no ale pieniądz czyni cuda. No coś takiego za pół wartości się kupuje, albo jeszcze taniej. Także biorę się za rozbiórkę tego wszystkiego, najpierw pod komputer właśnie podłączymy. Jeszcze pokażę sobie, pod komputerem pokazuję. I dopiero będziemy zdejmować te wszystkie owiewki, nie owiewki, zbiornik paliwa, żeby się dostać do pompy paliwa. Mam BMW-czkę podpiętą, właśnie objaw jest taki, że ta żółta kontrolka z wykrzyknikiem non-stop świeci. Ona nigdy nie gaśnie. I co mamy za błędy? Te dwa są aktywne. Zasilanie pompy silnika. C1 DF0 i C1 DF1. No spadek napięcia to dobra, to akumulator słaby, to najmniejszy problem. Ale te dwa są właśnie aktywne błędy i oto się tutaj jest cały problem tego, także one się powoli brał za rozbiórkę tego, żeby się dostać do tej pompy. Mamy troszeczkę już motocykl rozebrany, tak jak widać. No i tu mamy nieszczęsną pompę. Także tę trasę najlepiej oznaczać, wszystko poopisywać i trzeba je powyciągać. To może nie jest jakoś mocno zamocowana, ale do jednej śruby wiem, że jest dosyć ciężki dostęp. Także powolutku biorę się teraz za wykręcanie tego. To póki pompa wymontowana poszła do naprawy ABS-u, także można w tym czasie przeserwisować silnik. Wziąłem się za zawory, pierwsze co. Tak sądzę, są jeszcze ok. Choć tu nie ma luzu na dźwigienkach. Jest za mały luz na dźwigienkach. Trzeba będzie wyregulować luz na dźwigienkach. To też jest bardzo ważny temat przy nich. Tak, wydechowe są ciasne. Wcisnąłem 0,3, ale nic się nie rusza, także muszę wyregulować najpierw zawory wydechowe, bo sądzę, są na lewym cylindrze ok i luz na dźwigienkach, bo żadna dźwigienka nie ma luzu, ale też powinien być ten minimalny luz. Już tu jest akurat bardzo, bardzo duża tolerancja, z tego co pamiętam, to jest od 0,15 do 0,85. Także trzeba to wyregulować, te luzy, żeby się tu nie pozacierało. Później druga strona, no i wiadomo, nowe uszczelki. Gdzie jak jeszcze te duże są w miarę, tak widziałem, że spod małych delikatnie się tutaj na deklach, no te już było przypocone tutaj. Także trzeba powymieniać kompot uszczelek za jednym zamachem i będzie z głowy na dłuższy okres czasu. Także dobra, biorę się za regulację tych luzów.
Wiadomo, świece, pomimo że nowe, też zakładam nowe, bo założone niestety, ale ktoś, no właściciel wymienił, ale no nie od tego modelu. Nie można ich przyporządkować do tego motocykla, te świece, które są. Także no nie jakiś tam duży koszt, też trzeba założyć odpowiednie. No i mamy wyregulowane. Teraz szylinomierz wchodzi. Czy widać? O, ładnie się porusza. Samo po tej stronie. Minimalny luz musi być na tych dźwigienkach, żeby, no nie, żeby to się nie pozacierało. Że jest już wyregulowane i wiadomo, trzeba wszystko później odpowiednim momentem podokręcać. Że jedna strona jest, biorę się za drugą stronę. Zresztą nie wiem, czy będę pokazywał, no bo analogicznie się robi jedną, jak i drugą stronę. Mamy i drugą stronę zrobioną. Zasadniczo tutaj na dźwigienkach brakowało luzu i były na odwrót sące ciasne. Teraz są poregulowane. A wyjąłem już to uszczelkę od świecy. To w takim stanie. Tam widać, zaczęło delikatnie śniedzieć, dlatego zaczęła puszczać. Tego co to wszystko wyczyścić ładnie do żywego i poskładać na nowych uszczelkach i będzie fajnie. Będzie znów szczelnie i sucho. Także poczyszczę i będę to powoli składał, albo tam za coś innego się będę brał. No zobaczymy, jak to tam po kolei. Pora przyszła na dyferek tylni. Już tak stwierdziłem, że wiadomo, olej olejem, wiadomo, trzeba wymienić, ale warto przy takim przebiegu zajrzeć do kardana. No to bardzo fajnie, czysto. Zero korozji. Krzyżaczki działają bardzo ładnie, bez zacięć, bez niczego. Także, no jestem aż ciekaw, czy on jest fabryczny, jeszcze trzeba by go rozmontować, tam są numery posprawdzać, ale powiem szczerze, nie chce mi się wierzyć. Choć czasami cuda się zdarzają, ale on i za ładnie wygląda, za świeżo. Pompa ABS się okazała z 2014 roku, także była wymieniana. Kawa jak wałek, ale dobra, smarujemy go, składam, nalewam nowym olejem, wyczyścić wszystko, podokręcać tak, jak powinno być i tył będzie zrobiony. Olej, jak widać, do dyfra nalany, niech ścieknie, ile powinno być. Do poziomu można zakręcać. Tył będzie skończony. To jak na ba... Nie, no, na ba bardzo fajnie wygląda, bez pęknięć. Bo to bardzo istotne przy niej, żeby odpowiednio koło dokręcać, bo ktoś za mocno dokręca, to pękają te naby mocujące koło. To nawet akcja serwisowana to jakoś była. O. Dobra, skręcamy to do kupy i tył będzie. Oczywiście każdą śrubkę, wszystko odpowiednim momentem dokręcamy. Także może nie pokazuję wszystkich, ale to ile czasu by to zajęło, jakby człowiek pokazywał każdy po kolei, no ale bez przesady. Logiczne, że to wszystko ten tutaj warto przy tylnym zacisku, chociaż delikatnie klejem, bo potrafią się luzować te śrubki sporadycznie, ale bywają takie problemy. Nic nie zaszkodzi, tylko wyczyścić ładny gwint i posmarować delikatnie i odpowiednim momentem dokręcić. Dobra, zakładamy koło i tak samo, jak pamiętam, 60 N wszystkie po kolei, te 5 śrubek mocujących. No i tak w kolejnych częściach, to mówię, olej ze skrzyni sobie ścieka, niech ścieka, kład się wymieni. Akurat ten bardzo czyściutki był, nie tak dawno musiał być wymieniany, w przeciwieństwie do dyfra, no ale. A ja się zabrałem tutaj jeszcze za inny temat. Jakiś tu wyciek mamy pod deklam, także trzeba pasek obejrzeć, ale pasek akurat wygląda ładnie, świeżo, bez jakichś śladów zużycia. Widać, że był nie tak dawno wymieniany. Ale ten wyciek trzeba usunąć. Trzeba pomyć, najpierw to wszystko poczyścić, dopiero będzie można coś bardziej ocenić, co tam jest, jak tu jest. Dobrze, biorę się za mycie. Nie wiem, tam widać. Mamy to rozebrane. A tak to wygląda po rozebraniu. Same zło.
Jedna śnieź, rdza i odchodzący lakier. Także trzeba teraz wszystko ładnie poczyścić. I nowy o-ring poskręcać i będzie ok, ale no, w miarę typowa rzecz dla BMW. No. Się nie dzieje o te silniki straszne, lakier z nich odchodzi. Takie rzeczy przy nich w miarę normalne. Tam już mam tę powierzchnię w miarę oczyszczoną. Że trzeba dokładnie podoczyszczać, z tym, że jest inny problem. Nie wiem, czy to będzie widać dokładnie. Teraz może przyświecę od góry. O, te wżery w aluminium, to jest problem, kurczę. Pewnie trzeba będzie jakoś pasto posmarować o-ring, żeby to doszczelnić, bo inaczej chcąc te, to powinno się dekal wymienić. Niestety za duże te wżery są, żeby sam o-ring utrzymał szczelność. Trzeba to jeszcze podoczyszczać dokładnie i składam. I dobrze, tu mamy poskładane. Niech wyschnie to wszystko. Jak się później odpali silnik. Na razie nie będę zakładał tego dekla, tylko trzeba będzie poobserwować, jak się dobrze wygrzeje. Zobaczymy, co to będzie. Ja się biorę akurat za wlewanie oleju do skrzyni biegów. Można nalać. Zostanie nam w silnik olej do wymiany, tylko czekam jeszcze na te uszczelki dekli. Świecę już mam, to zaraz wkręcimy i będzie wszystko praktycznie. I oczekiwanie na pompę wspomagania i tego ABS-u. No. Jeszcze akumulator wyjąłem z tego motocykla, też będzie wymieniony. Niby firma dobra, niby nie jest stary, z tym, że nie wiem, czy to widać, jakiś wciągnięty jest po bokach tutaj, wessało go ten akumulator, nie wiem czemu, no ale to mało istotne, zresztą po tej stronie podobnie, o, może tutaj lepiej widać właśnie na tym, że wessało tutaj w tym miejscu widać ewidentnie, ale problem jest tutaj. 170 amper na rozruchu. No troszeczkę za mały ten akumulator do tego motocykla. I problem jest taki, że jeszcze jak ciepło ten, to jeszcze ten motocykl jakoś tam pali. Jeżeli jest zimno czy coś, no to bez podłączenia pod prostownik albo bez dodatkowego tego nie chce motocykl palić. Za mały prąd rozruchowy. Minimum 230 amper z tego co patrzyłem powinien być w takich motocyklach. No i taki też zakładam, 235 amper. No. To będzie 55 amper więcej na rozruchu. No, to już powinno być naprawdę duża różnica. Także wymieniam akumulator i mam świeczki, to przy okazji świeczki wkręcamy nowe. I dalsza będzie jakaś tam praca. Trzeba będzie dekla poskładać później. I poczekać, aż przyjdzie pompa, żeby go odpalić. I wymienić olej w silniku i zrobić synchronizację. No ale to już na sam koniec. Pora na nowe świeczki, już przerwy posprawdzane. Powkręcać i podokręcać się. Będzie no śmieszne, bo nowe były założone, tylko niewłaściwe. No kurczę, to tak dobrą świecę, że nie do tego modelu. Klient zbędny wydatek pieniądza zrobił w sierpniu. Dobrze, tam mamy. I jeszcze to pokręcił, już też wkręciłem. Jest dokręcone. Także poskładam wszystko i będzie. A te stare, naprawdę. To jest dolna, ta dopalająca. No widać, że nowiutkie świece. No, tylko no niestety nie do tego modelu. Ktoś tylko na sztukę sprzedał. A to jest ta centralna. Także fajne świeczki, tylko że no nie do tego modelu i dlatego trzeba wymienić to właściwe, żeby później jakichś problemów nie było.
Szkoda tylko pieniędzy właściciela, gdzie ktoś go troszeczkę w ciura załadował przez to. No ale tak też bywa. Ktoś go chciał sprzedać, a nie patrzył na to, co sprzedaje. Więc składam to tutaj, tą stronę i na razie będzie tyle przy tym silniku. Miałem się jeszcze za olej w sprzęgle. Podkreślam po raz kolejny, olej, nie płyn. Do 4, tylko tu jest specjalny olej. To będzie ma góra zalewana. Ale w jakim stanie jest stary? Czarny. Nic nie przez niego nie widać, nie tak, także pora na niego najwyższa. Tak, że biorę się za wymianę tego oleju i trzeba będzie czekać na pompę, aż przyjdzie pompa. Olej wymieniony. Jeszcze teraz widać czysty, fajny stan jest. Jak jest ta przednia wypustka, to ona określa, na przedniej ściance, ona określa poziom oleju. Także tyle powinno być. Trzeba teraz poczyścić to wszystko, te przyrgnie, żeby było ładne, czyste, suche i można składać. No i składamy dekle na głowicę. Wszelki już mam. Anteny, no czyli to, co jest fabrycznie montowane. Fabrycznie są anteny, tylko po prostu z szyldem BMW, a to jest bez naklejki BMW. Także tu już mam wszystko odtłuszczone, poczyszczone. Dekal tak samo, także zakładam uszczelki i trzeba je montować, te dekalki. I oczywiście kluczem z odpowiednim momentem wszystko trzeba podokręcać. Kto ma słabiej, nie mocniej, po prostu tak jak producent zaleca. No i dobrze, teraz fajka, cewka. Chodź jeszcze może. Upewnijmy się, że tamta uszczelka dobrze leży, ale widzę, że dobrze. Można zamontować fajko, cewkę i podłączyć i poskładać wszystko. No, siedzi. Także można je podłączyć i dekielek. I jedna strona jest gotowa. Bierzemy się za drugą. No i proszę, mamy pompkę bez regeneracji. Także biorę się za montaż tego. Podpowietrze wszystko zobaczymy. No, mam nadzieję, że to było to. Zresztą twierdzę, że jest ok. Że jest teraz sprawna, żeby że jednak miała jakiś tam ten błąd. Także biorę się za montaż tego od powietrza. Trzeba będzie odpalić motocykl, zobaczyć. No i filmowe parę sekund później. Pompa już na miejscu. W rzeczywistości oczywiście trochę dłużej. Zalewam. Już zalewam zalany. Który zbiornik z rzędu idzie, także odpowietrzyć trzeba teraz. Hamulce przód, tył i założyć zbiornik, odpalić, zobaczyć, co będzie. Dobra, robimy pierwsze odpalenie. No dobra, kontrolka zmieniła, czyli powinno być ok. Go rozgrzać, więc da się desynchronizować. A nie olej do wymienienia.
tam minimalnie, bo jest to wyprzedzone. Ale jest teraz ok. Temperatura w miarę raczej trzeba poczekać, by się dobrze rozgrzeje, zmienię w olej. No i ten uszczelnia z przodu, który był wymieniany. Ale jest sucho, ale niech się dobrze rozgrzeje. To prawda, szybko będzie dobrze. No i DMS-ka poskładana, udało się jeszcze na starym roku poskładać. Pompa dotarła, tak jak wszystko jest. Zakres prac, jaki był, to widać na filmach. No. Pełen serwis silnika, oleje, wszystkie. Silnik, skrzynia biegów, dyfę, smarowanie wielopunktów na dyfę, na bałówkę Bena. Nowe świece, wiatrakład był nowy. Synchronizacja, tam na regulację zaworów, tam wszystkich tych luzów na dźwigienkach. No i wymiana pompy ABS-u, znaczy regeneracja, o, a nie wymiana, regeneracja pompy ABS-u z wymiana wszystkich płynów odnośnie sprzęgła i hamulców, także pełen serwis motocykla zrobiony. Sprawdzałem, jeździłem, już ABS działa. Kontrolki wszystko gasną, także teraz wszystko ok. Przebieg, jak widać, 159 km. A co więcej, no policjant jak to policjant, to jedni lubią, drodzy nie lubią, no niestety dosyć mocno wyeksploatowany motocykl, ale standard przy motocyklach policyjnych. I tyle, no jest porobiony, chodzi fajnie, mechanicznie, technicznie jest na pewno ok. Teraz go jeszcze umyć dobrze, tyle i odjeść do właściciela, niech się cieszy. To by było tyle na temat pracy w tym motocyklu. Tam na pewno jeszcze pewnie nie raz będzie, bo właściwie dokładnie brałem wszystkie motocykle. A jest tu jeszcze troszeczkę innych tematów, ale to na spokojnie. To budżet, wiadomo, ogranicza. Także z mojej strony ten motocykl mam być skończony, tam jeszcze autostanowy raz stoi Terix, który czekam części, na części do niego, będzie już tym roku na tym naprawiony. Tyle. Wszystkiego najlepszego na nowym roku. Ja się biorę, jeszcze umyję ten motocykl i odwieźmy do właściciela. Także do następnego.